Kochani, nie ma nic prostszego, niż iść z tłumem. Nie ma nic prostszego, niż tak jak każdy zachlać w sobotę. Nie ma nic prostszego, kombinować tak jak ludzie wokół. Nie ma nic prostszego, niż kłamać, bo inni kłamią. Nie ma nic prostszego, jak iść z tłumem. Tylko, że przyjdzie taki moment, kiedy przed Bogiem staniesz sam, nie w tłumie. I ten Bóg, On się wcielił, On stał się człowiekiem. Gdy chodził po ziemi, nazywał się Jeszua Hamaszyja. Znamy Go jako Jezusa Chrystusa. I On nie chodził na żadne kompromisy. On w Bożym gniewie porozwalał stałych przekupników w świątyni. On mówił prawdę. I On zapłacił cenę. Został ukrzyżowany za Ciebie. Poszedł odważnie na krzyż. Został upokorzony. Został zmasakrowany. On dokładnie wiedział, dlaczego to robi. On robił to dla Ciebie. I to, co zrobił, jest bezcenne. To, co zrobił, jest potężne. On powróci na tę ziemię jako potężny król. Jako król królów, jako sprawiedliwy sędzia. Przyjdzie taki dzień, gdy staniesz przed Nim. I lepiej, żebyś był już z Nim pojednany. Bo jeżeli nie pojednasz się z Nim, to staniesz przed Nim sam. Już nie w tłumie, staniesz przed Nim sam. I odpowiesz za każdą nieprawość. Za tę największą i za tę najmniejszą. Dlatego, że wszelki grzech, nawet ten najmniejszy, uniemożliwia społeczność ze świętym Bogiem. Ale możesz tego sądu uniknąć. Jest taka możliwość. Tylko potrzebujesz się ukorzyć. Musisz przyznać, że się myliłeś. Że Twoje życie było błędem. Musisz przyznać, że Go potrzebujesz. Musisz stać się jak dziecko. Nie chodzi o naiwność. Nie chodzi o bycie infantylnym. Ale chodzi o postawę serca. Musisz się przed Nim ukorzyć i przyjąć Go. Wyznać Go swoim Panem i Zbawicielem. Obyć się w Jego świętej krwi. A przejdziesz ze śmierci do życia i nie będziesz sądzony. Nie staniesz na sąd. Wyłam się z tłumu. Wyłam się z tego tłumu, który teraz przechodzi przez ulicę. Bo jest zielone światło. Wszyscy idziecie i dobrze. Zielony kolor jest w porządku. Tylko jak przechodzisz przez tę ulicę, z tym całym tłumem wokół ciebie, to zastanów się, kim jesteś. Czy jesteś takim punkcikiem wśród tych ludzi, z którym przechodzisz? Czy też zatrzymasz się i zastanowisz nad swoim życiem? Nad tobą jako tobą, a nie cząstką większej całości, która nie wie, dokąd idzie. Możesz mieć życie, ale życie jest tylko w Jezusie. Poza Nim nie ma życia. Poza Nim jest tylko substytut, różnego rodzaju substytuty, które nie prowadzą do życia, które po prostu powodują, że przez chwilę jest Ci dobrze, a potem wraca to, co było wcześniej. Możesz nie stawać na sąd. Wyznaj Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Jeżeli to zrobisz, będziesz zbawiony. Nie staniesz na sąd. Jezus wróci na tę ziemię. On wróci już niedługo. Bądź gotowy na ten moment. Oczekuj Go z radością i tęsknotą, a nie z przerażeniem. Przerażenie będzie towarzyszyć tym, którzy się z Nim pojednali.